ten jest in cieli, tanti vice tu noven tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Obchodzimy 21 dzień papieski, którego hasłem są znane słowa papieża. Nie lękajcie się. Ktoś cierpliwie policzył, że w Piśmie Świętym wezwanie to nie lękajcie się, nie lękajcie się może odnaleźć dokładnie 365 razy. Jest to więc zachęta kierowana do nas od Boga na każdy dzień roku. 16 października przypadała 43. rocznica wyboru na stolicę Piotrową człowieka, którego kochał cały świat. Tego dnia wracają wspomnienia. Biały dym, który pojawił się na dachu kaplicy Sykstyńskiej oraz pierwsze słowa nowego papieża. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, które stały się zapowiedzią nowego tu w Kościele prawdziwego otwarcia na człowieka. Jak przyznają znawcy, to był najbardziej charakterystyczny pontyfikat w historii, o dziwo proroczno zapowiedziany przez polskiego poetę w XIX wieku. Posłuchajmy. Juliusz Słowacki tak pisał w 1848 roku. Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrze kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Dziś wiemy już, kogo ze Słowian miał na myśli Juliusz Słowacki. Przypomnijmy sobie kilka przemówień tego wielkiego Polaka. Nie lękajcie się, otwórzcie na osierdź drzwi Chrystusowi. Tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat, pontyfikat pielgrzymki po świecie. Gdziekolwiek się pojawił, pociągał za sobą tłumy, które słuchały, jak papież mówił o wolności i prawdzie, jak przybliżał nam Boga. Starał się budować mosty i upominał się o godność człowieka. Każda pielgrzymka, każde nauczenie Ojca Świętego Jana Pawła II to wyraz troski o człowieka. Poszczególne narody i cały świat to wskazanie prawidłowej drogi dla ich rozwoju. Nie lękajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Być człowiekiem sumienia to słuchać i nie zagłuszać swojego sumienia, choć jest to trudne. Być człowiekiem sumienia to wymagać od siebie, ciągle się nawracać. Być człowiekiem sumienia to angażować się w walkę o prawdę, miłość. Być człowiekiem sumienia to podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Być człowiekiem sumienia to być solidarnym. Nie lękaj się być człowiekiem sumienia. Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa. Nie wpisujcie w projekt waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej. Miłość współweseli się z prawdą. Nie lękajcie się głosić prawdy. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł. Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Taki duży, taki mały może święty być. Taki duży, taki góry może święty być. Taki ja, taki ty, może święty być. Taki ja.
Święty, jak nikt inny wcześniej, z wielką mocą wzywa młodych do bycia świętymi. Świętość nie jest zarezerwowana dla męczenników czy osób duchownych. Świętymi dnia codziennego mamy być my wszyscy. Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych. Brońmy przed pozorami miłości. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Święty to człowiek duchowo zdrowy, ten, którego wiara rodzi uczynki miłości, uczynki życia wiecznego. Nie ma chyba człowieka na świecie, który nie słyszałby o Janie Pawle II. Z całą pewnością nie ma Polaka, który nie słyszałby o Ojcu Świętym, naszym najwybitniejszym rodaku. W ciągu swojego trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu Karol Wojtyła podczas 104 podróży duszpasterskich przymierzył cały świat. Dziewięciokrotnie odwiedział całojczyznę, głosząc Ewangelię i dając Polakom nadzieję. Wskazówki zegarów odmierzają nowy wiek, nowe tysiąclecie, a my jak dawniej błądzimy po ścieżkach życia. Do wolności, prawdy i wiary szukamy wartości życia. Jest jednak nadzieja, że nie zabłądzimy, bo mamy naukę Jana Pawła II. On najlepiej wiedział, co znaczą słowa wiara, pokój, modlitwa, miłość bliźniego i radość, przebaczenie. Nam wystarczy tylko iść jego śladem, pomostem między niebem a ziemią. Ojcze Święty, orędowniku pokoju na ziemi, tam gdzie stawałeś na ziemi, była wiara, nadzieja, miłość. Stojąc na polskiej ziemi, wzywałeś Ducha Świętego, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ojczyzny, naszego miasta. Stoisz teraz pośrodku nieba i błogosławisz nam, wzywając do tego, aby nie lękać się i otworzyć w pełni na przyjęcie Bożej miłości. Łączysz rozdarte serca, a wszystko to po to, by człowiek był dla człowieka bratem. Narodów i społeczeństw ważniejszym jest być niż mieć. Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada. Człowiek był z pewnością centrum myślenia Jana Pawła II, nieustannym obiektem jego troski i jego myślenia, które odzwierciedlało się w różnych dziedzinach. Był on oczywiście przede wszystkim duszpasterzem i to jest całkowicie naturalne, że człowiek stanowi centrum myślenia duszpasterskiego, myślenia bardzo konkretnego. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie ostateczne, przeznaczenie, Ewangelia,
to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi. Nie lękajcie się, Bóg jest miłością i kocha każdego bezwarunkowo. Do Ciebie wołam, człowieku, Ciebie szukam, w którym historia ludzi może znaleźć swe ciało. Ku Tobie idę i nie mówię przybądź, ale po prostu bądź. Do Ciebie, człowieku, stale docieram przez płytką rzekę historii, idąc w stronę serca każdego, idąc w stronę każdej myśli. Szukam dla całej historii Twojego ciała, szukam Twej głębi.